Marta Szymik, witam w kolejnym odcinku, a moim i Państwa gościem jest Pani Karolina Ręcerz. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pani mecenas, na czym polega obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych? Jest to konieczność przekazania przez administratora danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, pewnych informacji uznanych za istotne z punktu widzenia procedury gromadzenia i późniejszego przetwarzania tych danych. Krąg tych informacji jest dosyć obszerny. Przede wszystkim obejmuje dane dotyczące tożsamości administratora oraz kontaktu do niego, plus również kontaktu do inspektora ochrony danych osobowych, jeżeli taki został przez administratora powołany. Z informacji przekazanej nam przez administratora dowiemy się również, jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania. Ta podstawa prawna musi oczywiście wynikać z przepisów rozporządzenia europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych. Poznamy również okres, przez jaki nasze dane będą przechowywane, przetwarzane. Jeżeli z kolei administrator ma zamiar nasze dane przekazać do organizacji międzynarodowej, do państwa trzeciego, również musimy o tym wiedzieć. Administrator musi nas również poinformować, jakie są nasze uprawnienia. Przede wszystkim jest to prawo wglądu w nasze dane osobowe, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zatrzymajmy się tutaj może na chwilę przy naszym uprawnieniu do żądania usunięcia danych osobowych. Nie jest to prawo bezwzględne. Nie zawsze, nie w każdej sytuacji, nie wobec każdego administratora możemy żądać usunięcia naszych danych osobowych. Aby nasze żądanie było skuteczne i żeby administrator mógł usunąć nasze dane osobowe, musi zaistnieć jakaś przesłanka ku temu. Na przykład niezgodność z prawem przetwarzania danych przez administratora, bądź po prostu gdy nadejdzie taki moment, kiedy nasze dane przestaną już być administratorowi konieczne do ich przetwarzania w tym celu, w jakim je pozyskał. Pani mecenas, w jaki sposób formułować taką informację? Administrator, który przetwarza dane osobowe, na etapie przygotowywania takiej klauzuli informacyjnej powinien pamiętać o jednej prostej zasadzie. Informacja powinna być zwięzła, sformułowana prostym, czytelnym językiem, zrozumiałym dla każdego. Nie może budzić wątpliwości, co dany zapis znaczy, co administrator miał na myśli. To jest ta podstawowa zasada. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję.